Cześć kochani, witam was w ten sielankowy wieczór. Słuchajcie, no mamy kolejną misję z jaskinia zaginionego noża. To ciekawa może być przygoda. Więc idziemy z Lidzią, naszą Lidzią zwiedzać, odpoczywać i zabijać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mam oczywiście bladego pojęcia, na jakie moby tutaj trafimy. Dobra, teraz jest dobrze ustawione, idziemy powoli. Oho. Szkoda, że nie są takie wszystkie pojedynki z bandytami. Podoba mi się to. Stalowy miecz. No nie jest zbyt dużo wart. Zbroja to w ogóle porażka jest. Idziemy dalej. Jestem ciekawy, na coś tutaj jeszcze trafimy. Czy tylko takich, wiecie, domorosłych bandytów. Kogoś tam widać? Chyba nie. Dzień dobry. Klucz bierzemy. Strzały bierzemy. Łuk słaby. Coś tutaj jeszcze jest. Misie kolorowe. Divino. Wino marki wino. Zabrałem stalowy miecz, ale to przecież bez sensu. Mogę sobie pograbować skóry. Tam ktoś jest? Już ja trafię. Zezam. Widzę strzała, ale nic z tego. Nie zabijaj mnie. No, prawie ci się udało. Ale takie miłe zabić jakiegoś złoczyńcę. Tylko wiecie co? Czegoś takiego nie widziałam. Jest taki jeszcze jeden problem, słuchajcie. Gdzie on leży? Ten drugi typek. Typku, gdzie jesteś? Lidzia tu jest, no dobra. Bym zmienił strzały, wiecie? Co jest? A, bo to za daleko jest, rozumiem. Po prostu moje strzały nie dolatują. Orkowy łuk. Poczekajcie, muszę zamienić w takim razie bronię. Bo ten mój ma 15 obrażeń, a ten ma 19.
F ulubione. Usuń z ulubionych broń, orkowy łuk, F ulubione, jest w ulubionych, Q i dwójeczka, aha, to może z ulubionych ominąć. Jak mi to celowanie nie idzie zbyt dobrze. Rozkładajcie wszystko w swoim czasie. Zaraz tam pójdziemy, tylko niech ja ogarnę, słuchajcie, ten mój inwentarz i broń. Pogadawną strzałę mogę usunąć z ulubionych. Okej, okay, to mamy, tak? To wszystko hula. Orkowy łuk jest spoko. Natomiast czy ja mogę zmienić sobie strzały? Bo orkowa strzała daje 12. Ta daje 10. 8. Wiecie co? Zróbmy najpierw od tych. Używajmy tych lepszych. I chodźmy. Ale pięknie! Jeden jest zabity. Tutaj, Kurde, tu jest sporo uliczek. Już nie wiadomo, gdzie iść. Złota. Tak spadają, spadają, tutaj byłem, nie? Weź orkowy łuk, no wezmę, no słuchajcie. Podoba mi się takie wykręczanie ich z daleka. Aha. No bo chodźmy tam dalej. Tam możemy zawsze wrócić. Dzień dobry. Co pan ma? Wytrych, rozumiem, czyli nic. Jest tam kto? Zabiję cię, jeśli będę musiała. Uważaj, tylko tyle potrafisz. Na dwa baty brać tego bandytę. Uch, jak tam nie się czujesz, powiedz. Topór, wytrych, złoto. Naprawdę, sobie te bossy tutaj irytują. Wiecie dlaczego? Zabijasz takiego typa po prostu miliard życia, a w środku ma 8 złota. To się można robić. Albo pomidory. Co tu masz? Kosze, kubki. W beczkach oczywiście jakieś jedzenie.
Tęczego się to nie przydaje. Tykwa. No, możemy wziąć złoto. No i tą skrzynkę, tak? Kufer do przeszukania. No, mam 50 złota. Ojej. No dobra. Najpierw się jeszcze uleczmy i śmigamy dalej. Chodźmy. Trzeba było wchodzić na kucki. Wygląda na to, że... Podoba mi się to. Co? Co on wyprawia? Znów dostał pijackiego szału. Tyle, że tym razem wyzywa wszystkich na pojedynek w dole. Udało nam się go zamknąć, ale wciąż wysyła każdego. Ty ślepa kicho. Co to było? Zróbmy tak! Uciekaj, a ja cię zabiję w plecy! Co robisz? Orkowy miecz. Bierem. Czekajcie. Zmieniamy się znowu na łuki i idziemy dalej. To jest gruba akcja, zobaczcie. Czosnek. Jakiś... Worek, a w worku jabłka, no szacunek, naprawdę. Nawet worków nie będę przeszukiwał. To bez sensu. Kufel. Kufel, jedzonko. Bandyta, wytrychy. Nie opyla się brać. Chociaż takie bronie po 100, może i by to się opłacało, ale... Co to? O, to jakaś lipa. Strzały. Zacząć nosić nóż. Ksiądra mnie to się rozprawia. Upsi. Na dół? Tu jest jakaś skrzynia. Bierem. No, złoto 50. Rara. Następnie te wasze nagrody jakoś tak, wiecie, dobijają, a nie cieszą. Lawenda. Idziemy dalej. Co tu jeszcze jest? Siekiera. Śpi? Zabić śpiącego bandytę? Taka gruba akcja była, co? Kocioł, beczka, oczywiście w beczce ziemniaki. Wino. To było podłe, co? No ale to bandyta, więc... Można nie mieć. Ja tam jeszcze jednego miejsca nie zwiedziłem.
Nie wiem, wiecie co? Wrócę się tam. Chodź, chodź, Livia. Tam może coś było, a tutaj tak idę coraz dalej, coraz dalej. To było tu. To nic nie ma, to wiecie, to nie ma, tak? Ale... Tak, tutaj pewnie bym wszedł, to bym, bo mnie zobaczyli. A tak mi się udało to być to po cichu, więc bardzo dobrze, słuchajcie. Mam ten mieczyk, tak? Kurde, orkowy jakiś. Patrzcie, ten mój miecz ma 11, no on te duszy pożera, tak? Orkowy, patrzcie, no jest kurde, lepszy. Może jakiś jeszcze fajny trafi. Idziemy dalej, słuchajcie, bo to fajnie mi ta skinia idzie. Nawet nie zginąłem jeszcze ani razu. Mógłbyś trafić? O! Pięknie. Ktoś mnie wykrył, ale kto? Wejdźmy sobie tutaj, przeszukajmy kutera, proszę. Stalowy miecz nie chcę. Księgi poczytam. Może sam do mnie przyjdzie, tam jest jakiś podnożałem boss, nie? Żelazny. Terefere. Oczywiście mąka. Poczytamy jakąś książkę, nie w czeski, bo to nie ma sensu. Nie wierzę w te książki, to jest jakaś ściema. Znaczy, no wiem, że to się zdarza, ale zastanawiam się, czy to jest warte zachodu. Dobra, tam cicho. Tylko raśnięcie. Wszyscy. Co robisz? Dobra, chodź tam. Kurde, nie będziemy się tutaj mi trężyć. Gdzie jesteś? Kaj ty jesteś? Czy już się zabiliśmy? Stój, nieruchomo. Gdzie on uciekł? Dzień dobry. A, się znajdziemy.
Ja nie mam zapobka, cię zabiję, tylko nie mogę cię znaleźć. Gdzieś ty mi uciekłeś, przyjacielu. Kaj ty jest. Kto go widział? Eś nam uciekł. Beczki to jest po prostu lipa. Widzisz, tak, mogę wyswobodzić tego oto. Tygryska, tylko on mnie zaatakuje, nie? Spróbujemy, co wy na to? Ja wiem, jak to jest, to ona zaatakuje, a to jest twarde bydle. No właśnie, to jest minus. Gdzie nam uciekł ten typson? O, tu jesteś. A mówiłem, że nikt mnie nie zabił, tak? Czyli go zbójnik to jest ten wyższy starzeń i ostry. Dałem się dziobnąć. No dobra, otwórzmy to. Nie konsolę, tylko miecz. Dobrze zapisałem. No aha, i tu jesteś. Co ty robisz? Trzeba pomóc. Kurde, no co jest? Zacięło mi się, no. Co tu się dzieje? Zaciąłem się. Głupi rozbójnik, jeszcze raz. Chowa się tam. Dobra, chodź Livia, idziemy.
Dobra, słuchajcie. Poczytujemy. Mikstura obfitej kondycji. Struktura obrońcy. I uzdrowionko. Może ta linia mi nie pomaga w ogóle. Ej! No nie, no znowu. A ten rozbójnik naprawdę jest dobry. I patrzcie, jeszcze się chował przed strzałami. Skuban niutki. Jeszcze raz. Weźmy sobie jeszcze miksturki, może się uda. No nie! To trzeci, czwarty raz? A to jest taki pierwszy mob, który ucieka od strzału, nie? Może muszę to zrobić po prostu razem z Lidzią. Miksturka. Spróbujmy tak to robić na spokojnie. Kurde, ale mnie leje. Jestem też minus, że tutaj nie mogę blokować teraz, tak? Piękne fatality, kurka wodna. Topór. Weźmiemy go, strzała. I co, i koniec? Tak w sumie nic więcej nie ma. Bandyta. Twardy był, skubaniutki. Niedźwiedź, o matko. Tu mieli ładną imprezkę. Czekajcie, tam dalej coś jest. Chodź to jeszcze pozwiedzamy. Może tutaj coś jeszcze jest, patrzcie. Miecz, topór. Buława. Aha, czy możesz sobie wybrać na arenie broni. Nieźle. To opróżniłem już? Przeszukaj kufer. Nie, patrzcie jaki... topór. To ładne fanty. Nie wiem, co z tym mieczem zrobić. To ja chyba zmienię ten mój miecz. To jest 12, tam to ma 15. No jest dużo lepszy. Przy takich ilościach. Czekajcie, zrobię tak. Usuń z ulubionych. Broń orkowy damy jako ulubiony, bo on jest lepszy.
Efeczka ulubione, pyk. Będę kurde orkiem przez to, no ale co zrobić? Jedyneczka. Jak on wygląda, pokażcie. Ładny jest. Ten na tej arenie chcieli walczyć, tak? Drzwi. Gdzie tam coś jeszcze jest? O mój Boże. Myślałem, że to jest koniec, ale pochodzi, mam punkt. Awans. Teraz dajemy zdrowie. I co sobie dodajemy? Dajmy uczniństwo, jak się da. Mam nadzieję, że tutaj coś się da rozwinąć. Tak, znak krytyczny. Czas zwalnia. Potężny strzał. Możemy, o to możemy? Aha. Musimy jakby dodać tutaj, podejrzewam jeszcze. Teraz nie mogę, zobacz. Zdobywałem różne rzeczy, następna ranga. Aha, czyli mogę raz to w takim razie. Potężny strzał, nie mogę. Mogę tylko to przybliżanie, ale to się przyda, wiecie? Bo mi celowanie niedobrze wychodzi. Idziemy dalej. Nie wiem, kto mnie zaprowadzi. Pozabiłem jakiegoś szefa tutaj jeszcze. Złoto, miecz. Nie, ja się trochę boję, że zginę, więc... elfik, mam nadzieję, że masz jakiś fajny łuk, panie elfie. Liczę na to. Długi, no super. Zawiodłeś mnie. Co tu jest? Stalowy miecz. Czy mógł mieć jakiś dobry miecz? Orkowy łuk wysysania. Ekstra 19. 17. Poczekajcie, lepszy od tego mojego? Mam teraz orkowy łuk, zwykły. Aha, najlepszy, bo ma to. Wysysanie magii. No to kurde, dlaczego by nie? Usuń z ulubionych. Ulubione. Ulubione. Teraz pod Q, pod dwójeczkę. Zawsze trochę lepszy, nie? Niby obrażenia te same. No a teraz tak, muszę coś powyrzucać. Nabrałem oczywiście znowu gratów, podejrzewam. No zobaczymy. Kufel, proszę. Liniane szmaty. Zawsze jakieś głupoty nabiorę. Uż to. Paski skóry, pióro. Pochodnia dla frajerów jest. Nie potrzebuję. Rubin. No to się wszystko przydaje. Wytrych. Węgiel drzewny. Już jest trochę lepiej. Składniki. Jak to plazma dużo warta, zostawmy. A to też nic nie waży. Czy ja wziąłem jakieś stroje przypadkiem, których nie potrzebuję? Cesarski hełm. No to się wszystko przyda. Co tam widzicie?
A, to noszę, więc... Ale skórzyna zbroja na 125, ciężar 6, nie jest wcale taka. Łuskowy hełm. A ja mam, słuchajcie, to mój hełm, który ja noszę. Który to jest? 18. Wyrzućmy, a to zobaczmy jeszcze broń. Długi łuk, na pewno tego nie potrzebuję. To też mogę się tego pozbyć. Kostur zombie, to jest masa, wiecie, rzeczy, które będę ich używał, albo są dobre do sprzedania. No dobra, no ciekiega to lub dupa jest. Możemy się jej pozbyć. Stalowy miecz też w sumie. Idziemy dalej. Mówię, zrzuciłem śmieci naokoło. Chodź, Lidzia. Idziesz? Chodź. Bo tu widzę, że jeszcze będą jakieś zabawy. Co tu było? Jakaś pewna strzała, tak? Bierzemy. Przyda się. Tędy wchodziłem? Chyba tak. Wszedłem tam na dół. Idziemy tutaj. Gdzie ja mam iść? Wszystko zbadano, a jak gdzie on mnie prowadzi? Jakoś do wyjścia chyba, co? Chyba tak, bo po prostu mnie zbadano. A bo to wyjdźmy stąd. Ja nie wiem, którędy. Szczerze powiedziawszy, ale chodźmy. Chodźmy, biegnijmy. Chodźcie, no to mamy fajną jaskinię. Zbadaliśmy fajną jaskinię. Sporo nowych rzeczy się tutaj nabadaliśmy. Jaskinia tego noża była naprawdę konkretna. A ja wam dziękuję pięknie za oglądanie i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Hej.